Około 4 miesiące temu kompletnie znikąd zniknąłem. Przestałem nagrywać filmy, filmy zniknęły z kanału, zniknęły shorty, zniknęły zapisy live'ów, zniknęło dosłownie wszystko z mojego kanału i zakładam, że chcielibyście wyjaśnienia, także tak jak tytuł tego filmu mówi, oto one. 4 miesiące temu dostałem od YouTube'a zawiadomienie, maila, natomiast to jest strajka na kanał, o czym możecie nie wiedzieć. I ten strajk na szczęście zszedł, bo jeżeli nie wiecie, strajki działają na kanale tak, że dostajecie dwa strajki i wasz kanał jest usuwany, bądź, nie wiem, demonetyzacja jest, bądź to są usuwane treści, coś tego typu. Ja tego strajka dostałem i nie chciałem ryzykować utratą kanału, utratą filmów, utratą tego, co udało mi się tutaj zbudować, więc wolałem te filmy usunąć, na chwilę się usunąć z tej strefy, żeby wszystko ucichło. I jak widzieliście, testowaliśmy shortem, testowaliśmy 2,5 godzinnym filmem, nie testowaliśmy live'em, ale wydaje mi się, że wszystko będzie ok i że mogę się pokazać z powrotem, mogę zacząć nagrywać filmy. I panie i panowie, mam w końcu pomysł na kanał, który chcę wam właśnie w tym momencie przedstawić. Wracam do was na ten kanał jako taki obrońca starych gier wideo, ponieważ tak jak Dawid na podcaście powiedział... Pomyślałem o tym, że właśnie jeżeli chodzi o stare gry... To właśnie Mateusz, który u siebie na YouTubie bardzo często nagrywa jakieś właśnie starsze gry. Wtedy zapaliła mi się lampka. Wtedy po prostu zacząłem myśleć, że czemu akurat ja? Czemu akurat ja do tematu starej gry? I wtedy klikło mi w głowie, że ja całe życie mówię o starych grach. Żyję starymi grami, codziennie gram w stare gry. Bardzo rzadko się zdarza, że gram w jakieś nowe gry. I cały czas mówię na co dzień, czy to do moich znajomych, rodziny, kogokolwiek, na ten właśnie temat. I przychodzę na ten kanał, wracam na ten kanał z pomysłem, z nowym banerem, z nowym awatarem, ze wszystkim, czego możecie jeszcze nie widzieć, nie wiadomo, czy będzie gotowy na czas, czy nie. Jako obrońca starej gier wideo. Krótko mówiąc, dlaczego ta gra, jak wyszła, wygryzła tą grę z rynku? Dlaczego Flatout Ultimate Carnage jest znacznie lepszy niż Flatout 2? Dlaczego LEGO Marvel Super Heroes, pierwsza część, jest najlepszą grą LEGO, jaka powstała kiedykolwiek? Dlaczego paradoksalnie Watch Dogs 1 to jest najlepszy Watch Dogs, jaki wyszedł kiedykolwiek, mimo że 2 jest lepsza? No i oczywiście, jaka jest historia tej płyty, Serious Sama 3, którą trzymam właśnie w rękach? To i wiele więcej. Dlaczego pościgi w Most Wantedzie starym są najlepsze, jakie były kiedykolwiek? Jaka jest historia gry Tunka i co udało mi się zrobić, czego nikomu... Z tego, co mi się wydaje, nie udało się na świecie zrobić kiedykolwiek, nigdy, ile się z tym męczyłem i czemu to było takie moje małe gamingowe marzenie, że tak to ujmę. Dlaczego? Dlaczego sobie robić tę historię? Ponieważ ja zawsze się tym interesowałem. Zawsze czułem, że mam do przekazania właśnie coś tego typu. I chcę wam to przekazać. I ja wracam do was na ten kanał i zamierzam tu zostać jako obrońca starych gier. Dlaczego sentymentalnie wracamy do starych tytułów? Dlaczego nostalgicznie wspominamy wspomnienia ze starych gier? Te piękne czasy, betę Minecrafta, starego Batmana, cokolwiek właśnie co zapadło naszej pamięci. Może dlatego, że jesteśmy starzy, może dlatego, że wychowaliśmy się w czasach, kiedy te gry były popularne, ale czy na pewno to jest jedyny powód? Czy może faktycznie nowe Battlefieldy i kody są gorsze niż stare Battlefieldy i kody? Dlaczego postać Harley Quinn w nowym Suicide Squad Kill Justice League jest gorszy niż Batman Arkham Knight, który wyszedł chyba z 10 albo 13 lat temu, jakoś tak to było? Dlaczego tak jest? I właśnie chcę wam przedstawić tę historię, chcę wam przedstawić argumenty, chcę zbudować community, które właśnie jest zainteresowane takimi tematami jak ja. Co nie oznacza, że serie dalej nie będą się na kanale pojawiać, bo oczywiście tak będzie. Jak możecie zauważyć, dużo filmów wróciło na kanał, ale dużo filmów też na kanał nie powróci. Typu seria z Postala 2. Seria z Postala 2. Jak ja oglądam te filmy, to uważam, że tam nawet nie jestem sobą, że grałem jakąś postać nie wiadomo jaką. Tylko po to, żeby wczuć się w ten klimat, żeby wam się podobało, ale ja chcę nagrywać w końcu coś, co faktycznie będzie się podobać większości osób, a nie tylko mojej widowni. Wiecie, o co mi chodzi. Także seria z Postala 2 niestety będzie na prywatnym i tak będzie na zawsze. Nie chcę do tej serii wracać, do tego, co tam robiłem, się zachowywałem i tak dalej. Czy pojawi się ta seria od nowa, tylko w nowy sposób? Nie wiem, zobaczymy. Na razie po prostu nie mam ochoty tego jeszcze raz wszystkiego przechodzić. Może na streamie się uda? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie będę wam niczego obiecywał, kompletnie niczego wam nie będę obiecywał. Czy jaka seria będzie kontynuowana, czy do której serii wrócimy, czy zrobimy coś
To było kiedyś, ale w nowy sposób jeszcze raz, jako taki nostalgiczny trip przez jakąś grę, którą graliśmy kiedyś. Nie obiecuję nic, ale chcę, żebyście wiedzieli, że I'm back. Że wróciłem, że nagrywam znowu, mam znowu tą ochotę, ten drive i faktycznie pomysł na siebie i na ten kanał. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. A na razie cóż, trzymajcie się, na razie, cześć, pa. Dziękuję za oglądanie tego filmu. I do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.